Nawet go nie mam, zobaczcie, on kosztuje grosze. Jeszcze jest Super Sport nowa. Ale Impala to jest kurde klasyk, jak ten samochód wyglądał. 24 godziny Luciana. Patrzcie, jakie tu malowanka są do niego. Zrobimy lowrider. O, ale to jest fajne malowanko, biorę. McLarena na drift. Ja wiem, te samochody z silnikiem centralnym nie są takie fajne do driftu. To tunigujemy. Dobra, czekajcie, ale był zlot Chevroletów? To powiedzmy, że będą Chevrolety do rocznika, zlot Chevroletów do rocznika 70, ok? No, do 80 powiedzmy. Chevrolety do rocznika 80, ok? Także jest spory wybór. Robimy taki zlot. Patrzcie, jaka wielka krowa, kurde. No przypomina mi się GTA San Andreas, a wam? Thanks. Teraz zrobimy z niego kozaka. Need for Speed Most Wanted. Wiesz, ja wtedy sobie tego Most Wanted'a odpaliłem. On ma bodykit. Nieźle. Thanks and have fun. Chyba dobrze, nie? Cenowne na kanale, bardzo cię polubiłem. Dzięki Kacper. Dzięki za donate. Baw się dobrze. Hehe. Ustaw dolary na kołach. Tutaj nie ma dolarów na koła, wiesz? Patrzcie, koło wychodzi z tego, z obręczy, znaczy no, z błotnika. Zrobimy zlot, zobaczcie, tutaj... Jezu, ja nie rozpoznaję tych samochodów, musicie mi pomóc. Ależ ta Impala wygląda, zobaczcie. Kurde, jaki to jest piękny wóz. Jedziemy gdzieś zlot robić. Zlot Chevroletów do lat 80. Ja i tak nie rozpoznam, jak ktoś będzie miał 81. Nie no, do 80 lat, no. I robimy zlot... Musimy znaleźć takie Groove Street tutaj gdzieś. Tutaj coś jest. Chyba. Patrz. Idealnie! Nie jest to Groove Street, ale zobaczcie, ile tu jest miejsca. Jak ja to znalazłem? Nie wiem. Robimy ustawkę. O kurde. To jest Chevrolet? Na pewno? Tak, to jest Chevrolet. Ale co to za styl? Co jest? To będzie nasze Groove Street, ok? Ustalamy, że to jest nasze Groove Street. Czekamy jeszcze na resztę. Robimy zlocik takich starych Chevroletów. To jest Batmobil jakiś. Tu mamy Camaro, to poznaję, że to jest Camaro. Ale tych starych Chevroletów to w ogóle nie kojarzę. Tu mamy kolejną Impalę. To jest chyba Bel Air Chevrolet, z tego co kojarzę. Bel Air, tu jest Corvetta chyba C1. C1 to jest Corvetka. Tu jest mój motherfucker Chevrolet, zajebisty jest, kurde, naprawdę ta Impala. Tu jest Impala, znowu Impala, znowu Impala. Nie, tamta Corvetta to była Corvetta C2, to jest C2. Bo jeszcze jedna Corvetta jest C1 i ona wygląda podobnie do tego. Chevrolet nowa tamten, Supersport, tak? Ten tutaj. No, to nie jest Camaro, to jest Camaro. Thanks and have fun. To jest Camaro. CJ, wracam z emerytury. Nie mogę wyszukać klubu, proszę o pomoc. Jaki klub? Wyszukaj sobie. Dobra, i tutaj mamy... Co to jest? Chyba Corvetta, nie? Czy nie? Co to jest? Jest Corvetta? Ty patrz, jakie on ma wydechy tu w ogóle. Co jest z tym samochodem? Weź Chargera. O, Chargerem jeszcze nie idzie. O, proszę, BMW i Seta przyjechała. Co my tutaj? SpongeBob. SpongeBob, nie wiem jak to się czyta. Ale to nie jest ten. To nie jest ten zlot, ziomek. Pomyliłeś zloty. Transformersy, nie? Co mówicie, że ten tutaj 700 km na godzinę leci? To musimy go dzisiaj sprawdzić.
Ale mruczą te fury, nie? Gdzie z tą misetą? Z dupy stąd! Człowieku, ja tu ważę ze 3 tony. Dawajcie, atakujemy go. Gramy nim w piłkę, o. W koszykówkę. Tutaj jakiś losowy gracz w ogóle przyjechał. Zobaczcie, stoi sobie i patrzy, co my tutaj robimy. Taki what the fuck ma pewnie na twarzy, nie? Same Chevrolety Impale. Ej, dobra, chodźmy, dobra, dajmy... dajmy już spokój z tą piłką, no. Zróbmy sobie foto wspólne. Chodźmy sobie na ulicę, zrobimy wspólne foto. Dobra. Ta Iseta się tam wrąbała. Do rowu go. I teraz fota. Nie ma, kurde, to jest z Chevroletu. Patrzcie. I nie ma go. W krzakach siedzi, ale będzie poza zdjęciem, nie? No co? Poradziliśmy sobie? Pewnie, że tak. Jest foto, jest foto. I teraz to możemy jechać wyścig. Ale najpierw sprawdzę wyścigi tym. No, wyścigi sobie powiedziałem. Najpierw sobie sprawdzę. O Jezu! Sprawdzę prędkość maksymalną tej Impali, bo ona tam jakieś przesadzone osiągi ma. A ta korweta tutaj obserwuje, co się dzieje. GTA San Andreas English Edition, no. Ej, dokładnie, ja się czuję, jadąc z tą Impalą, czuję się jak na tym, na Groove Street. Zobaczcie, ale piękne, niziutkie auto, nie? Idealne malowanie ktoś zrobił. Dobra, jedziemy teraz prędkość maksymalną osiągnąć tą kurą. Dziękuję, Aga, za donate na superchacie. Dźwięk dla moich uszu. O. Au! Pięknie to brzmi. Rzuca nim! Nie no, do 400 się chyba nie bój, nie? No już się biegi skończyły. 370 Impalą. Jezu, co za potwór. Skręcać się nie da tym autem, niestety. Także szkoda. Nie, Grzecho, dzisiaj nie będzie streama 24 godzinki. Dzisiaj króciutki streamek. Dobre to auto jest. Tylko, że ciężko będzie nim skręcać, dlatego weźmy sobie jakąś bardzo trudno skrętną trasę taką, okej? Okay? Na pewno w mieście jest coś fajnego do tego. Ustawimy sobie tu jakąś traskę taką tak, to zdecydowanie będzie dobra traska. A nie, już sobie przypomniałem go. Tak, te samochody są bardzo dziwne do jazdy. Po takich krętych drogach. Dzięki za donatik. 370Z i ma... Wiesz co, próbowałem driftować 370. I ciężko mi było. Ona jest jakaś taka za krótka. No i mi się chyba koło zanurzyło przednie czy coś. Ten samochód jest chyba za niski. Ale gruz, oszalałeś? Fajne auto.
Dobra. Na drift coś. No coś musimy zrobić, ale ta propozycja Mitsubishi 8 Evo 8 na drift to jest bardzo fajny pomysł. Ale myślałem też na przykład o tym, o R34 Paula Walkera, nie? Nie wiem, czy nie robiłem czasami R34. Ostatnio byłem na streamie Grzecha i chyba kupił sobie Koenigsegga CCX-a. Jazda tym samochodem przypomina trochę jazdę w tym Koenigseggu. Robiłem tego Skyline'a. Aha. Nie no, nie jest tak źle. Jeździłem gorszymi autami, które się zdecydowanie gorzej prowadzą od tej Impali. Naprawdę, są takie samochody w tej grze. Jadę pod prąd, wiem, ale to jest amerykańskie auto, amerykańskie auta jeżdżą po prawej stronie, a nie jakoś dziwnie. Boska ta Impala, no nie Pączek, ja wiem, że ty lubisz takie auta, witaj w klubie. Ale wiecie co, ja bym tak z ciekawości jeszcze sprawdził jedną rzecz, bo to jest niestandardowy silnik. Posłuchajmy tej Impali na standardowym silniku. Uwaga. Serio, jak to brzmi? Jeszcze lepiej. Jest. No moim zdaniem na ten standardowy silnik brzmi ciekawiej po prostu. Siema Kacper. Wow. Niezła jest ta Impala, naprawdę. Kurde. Mogliśmy zostawić jakiś silnik na ten... na cały ten zlot. Świetnie to brzmi, naprawdę. Piękny klasyk, nie? Wspomnienia z GTA San Andreas, trochę.